Hej, cześć, witajcie w szóstym odcineczku Stellaris. Jak pamiętacie, ostatnim razem te tutaj frajery postanowili ukraść nam jeden z systemów, więc my ukradniemy im kilka planet, bo całych ich raczej nie podbije. A to karawaniarze wlatują ciągle do tego systemu. Tak, karawaniarze tutaj wlatują i znikają od razu. Co za kurde palanty. Mamy nowego władcę, ale to chyba już w poprzednim odcinku pod sam koniec było wiadomo. Czyli tak, poróbmy sobie roszczenia. Po pierwsze na tą planetę, po drugie na te dwie planety, minimum. Trzy planety będziemy chcieli im zabrać. Oni w tym momencie mają bardzo podobne floty do nas, więc będzie trzeba je usprawnić. Tu mają 17 populacji. Tak. Na tych flotach raczej nie polecimy już za daleko. Nie będziemy w stanie ich pokonać, więc nasz krążownik za Stalina tutaj usprawnijmy. No obecnie, że tak powiem... Aha, dobra. Jednak nie brakuje mu energii. Wystarczyło, niestety musiałem wywalić bombardowanie. Ty masz działa o zasięgu 80-75, więc niech twoją taktyką będzie artyleria z zasięgu 70. Tutaj jest crew lunge, a tutaj jeszcze nic nie mam. Nie mam tych specjalnych komponentów krążownikowych, o ile o to tu chodzi. Ewentualnie mógłbym używać rakiet na tym krążowniku. Ale weźmy teraz Strike Cruiser. A, moje rakiety są pewnie mega nieulepszone, bo ja tak, nie researchowałem ich wcale, więc branie ich to jest bardzo słaby pomysł. No, tak. Tak wygląda nasz krążownik tutaj strajkowy. Uzbrójmy go w dwie plazmy i railguny z tyłu. Rozłożymy pancerz dokładnie tak samo jak zawsze i chyba nie mam nic dodatkowego do wrzucenia mu, tylko bierzemy tak, line, artyleria z 70, tutaj dajmy mu, czy jest zasięg, czy mogę mu dać zasięg obrażeń, bo wiem, że mogę mu dać na przykład tarczę większą, mogę zrobić z niego point defense, jakbym chciał. Wiecie co, weźmy więcej tarczy, skoro możemy. On tarczy powinien mieć całkiem sporo, nie, ma tylko 1000. Aha, jako że no nie mogę nazwać tego stateczku żadną nazwą, bo wszystkie są cudzysłów zajęte. To jest taki bug. Zdarza się zwykle z tymi customowymi nazwami. Więc nazwę go Płomień Rewolucji. No właśnie, jeszcze takie coś mają Strike Cruisery, które powoduje, że przeciwnicy będą otrzymywali większe obrażenia i ich evasion się zmniejsza. Czyli ogólnie moja flota będzie genialna w usuwaniu chmar korwet. Zresztą niszczyciele chyba też mają dosyć sporo evasion, no 45. Krążowniki mają już po 21-17. Widzę, że praktycznie poza kadłubem to te krążowniki mają takie same staty. I wiecie co? Zwykły krążownik jest nawet trochę większy niż ten strajkowy. Co ciekawe, chyba powinno być na odwrót. Skoro ten ma tak jakby więcej miejsc na działka. Ale nie, no on ma niesamowicie dużo miejsc na działka. I w tym momencie będę do floty chciał dodać pierwszej 3 krążowniki i 1 strike cruiser. To jest 3000 stopów. I tutaj tak samo. Tutaj dodam 4 krążowniki i 1 strike cruiser. Wiecie co? Weźmy 3 korwety w tej flocie, bo mamy o 3 korwety za dużo. Usuńmy je, bo ja ich nie potrzebuję. Zmniejszmy tutaj te korwety o 3, żeby było ich idealnie 50 i dodajmy jeszcze jeden krążownik. I dzięki temu te floty będą równe i będą sporo większe. Na razie nie będę nowych stacji zajmował, bo chcę oszczędzić wpływy właśnie na roszczenia. Jak zabiorę im 3 planety, to się będzie znacznie bardziej opłacało, niż jeżeli miałbym zajmować jakieś systemy z tam jednym czy dwoma depozytami. W ogóle tutaj mamy fajną planetę. To jest jakiś unikalny typ planety Tyjanki Graveyard. I do tego tutaj będzie więcej badań, więc to jest idealna planeta do badań. Nieważne, kim to, kurde, skolonizujemy. I w komentarzach też pojawiła się przynajmniej jedna taka jakby unikalna nazwa planety, bo tam nazwy sowieckie, to ja po prostu odpalam sobie stronkę, patrzę na miasta po kolei w wielkości populacji i tak będzie. Więc będzie się ona nazywała Wolne Terytoria Machna. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest realne miejsce, czy nie, ale brzmi ciekawie, więc wykorzystam tą nazwę. Ok, rozpoczęliśmy budowę przyspieszacza cząstek. Teraz wystarczy odpalić drugą fazę i będzie on w sumie już gotowy. Life finds a way.exe.
Co? Miasta zbudowane na miastach, czyli chyba znaleziony po prostu jest jakieś starożytne super ekumenopolis. Okej, ciekawe. Właściwie to wspaniałe, miejmy nadzieję, że tą planetę skolonizujemy. Tak, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Lepsze tarcze bierzemy, a nie, lepsza nauka najpierw, później tarcze. Zawsze najpierw boost do technologii. Czyli tak, was już mogę wysłać, no nie wiem gdzie, tutaj? A byle gdzie, nie potrzebuję już tyle statków konstrukcyjnych, mam ich chyba jeszcze 6. No nie, no ci frajerzy zabrali mi ten system. Zapłacą za to bardzo drogą cenę, kilkudziesięciu populacji. Oho, kolejny budynek technologiczny, kolejne biuro technologiczne, które postawimy, miejmy nadzieję, na Leningradzie. Tak, ja na Leningradzie chciałbym wszystkie te biura postawić. Więc w sumie zróbmy to, bo chyba mam już jedno do wrzucenia tutaj, mianowicie tak. Instytut Technologii, czyli technologie fizyczne będziemy boostowali. W ogóle mamy mnóstwo tego. Mnóstwo kasy. Ile dostajemy z handlu? Nic? Czekaj, jak to nic? A, ja wiem, czemu nic nie dostajemy. Ja wiem, czemu to Performance Subsidy w ogóle istnieje. Performance Subsidy absolutnie całkowicie zamienia handel. Co my tutaj mamy? Też jacyś kosmici. A to są ameby gwiezdne. Wiecie co, ja wykorzystam po jednego tego, żeby zbadać to, bo już odkryliśmy, jak silni oni są i są tak samo silni. Tylko technologie w teorii mają znacznie słabszą. Co oznacza, że zapewne nie mają nic silniejszego niż niszczyciele. Mamy też, jak widzicie, galaktyczny market, który został niemalże na drugim końcu galaktyki założony. W królestwie chrześcijan, można tak powiedzieć, mają krzyż w końcu na fladze. Natomiast tutaj mamy jeszcze bardzo dużo drogi do ekspansji. Więc gdyby nie to, że chcę teraz zaatakować tych cweluchów, co mi system ukradli. W ogóle zamknijmy z nimi granice, żeby więcej mi nie kradli. Czekaj, ja nie mogę im. Albo mam trusa z nimi do 71. No dobra. To wojna odbędzie się troszeczkę później, ale to nawet lepiej, gdyż będę mógł zbudować większe floty. Jak również będę mógł więcej roszczeń zrobić. Więc bardziej tego pożałują. Tutaj pamiętamy, chciałem brać syntetyków, ale jeszcze nie mam technologii syntetyków, więc muszę poczekać z tym. Habitaty już w ogóle mogę budować, co ciekawe. Śmierć wielkiego Runfiana. Militarną akademię budujemy? Na Blinie? Tak, zróbmy ją. Nie będziemy dysrespektować jego fanów. Zbudujemy mu tą akademię. Troszeczkę to zmniejsza podstawowe zasoby na Blinie. Ale na Blinie i tak jest tylko żarcie w sumie produkowane, więc to absolutnie nie ma znaczenia. Tak, ta planeta jest całkiem niewielka nawet. Nowe depozyty znalezione na Moskwie, okej. Też nie wiem, czy to jest jakieś turbo przydatne. Więcej technologii. Manipulacja grawitacją, to jest niezłe, bo daje mnóstwo różnych bonusów. Ta, weźmy to. Te bonusy są naprawdę fajne. Więcej żarcia. Więcej wpływów. Tak, czemu tego wcześniej nie wziąłem? Być może mi się pojawiło wcześniej, ale tego nie zauważyłem i nie wziąłem. Na Moskwie na razie nic nie będę chyba budował nowego, więc rozbudujmy naukę. Tak, chcę sobie ten slot zachować w budynku. Na Stalingradzie mamy pracę. Tutaj nie mamy. Na Blinie, więc rozbudujmy budynek, dodajmy więcej żarcia. I postawmy budynek, który boostuje. Nie, ja naprawdę jeszcze nie mam budynku, który boostuje żarcie. Słabo. Leningrad jest na razie rozbudowany. A tak, to dodaje 3 researcherów. Ale jak widzę, zostały już tylko 2 miejsca pracy, ale to na razie może być. Na Atakamie nie mamy żadnej pracy. Tutaj chcieliśmy wydobywać minerały 100%, bo tutaj będzie tyle minerałów z tymi bonusami już. Na Lajce też nic nie robimy, więc dodajmy więcej tutaj przemysłu, bo to jest świat stricte przemysłowy. Ile mamy tutaj klerków? A, 1, więc to nie ma znaczenia. Ja na razie nie będę pozbywał się klerków, nie będę grał turbo optymalnie, bo to by było trochę nudne. Dla mnie przynajmniej. Wiecie co? Weźmy, zróbmy tak i zróbmy ten świat jedynie od stopów. A dobra konsumpcyjne zbudujemy sobie gdzie indziej. I co mamy tutaj? Syntetyków? Nie mamy. Weźmy fortece gwiezdne. Widzę, że oni lecą tutaj zajmować też inne systemy. A nie, lecą budować stacje.
Co przeszło? Guardian Angelsi przeszli. No co za frajerzy. Naprawdę nie cierpię tych państw już. Wszystkich w galaktyce. Ale to się idealnie składa, bo ja chciałem, żeby to było takie zwykłe playthrough, w którym manualnie podbijamy całą galaktykę. Takie są jednymi z moich ulubionych praktycznie. Weźmy następną tradycję. Może dominacja? Dominacja daje więcej influenza. Później da też admin capacity. Ta, dominacja nie jest zła. Chociaż chyba Discovery byłoby lepsze z tą technologią, no ale co tam. A to statki te. Statek badawczy, weź tu ekskawuj miejsce. A ty zbadaj ten projekt tutaj. Tu nie ma żadnych projektów. Po drodze. Ty natomiast zbadaj ten projekt. Tak, teraz tracę dóbr konsumpcyjnych dosyć sporo. Ale na lajce będę produkował ich więcej, więc możemy... Nie, nie dystrykt, tylko chcę zbudować... O! Civilian Industries. A to daje dwie prace? A, najwyraźniej, żeby dawało bonus do pracy, trzeba to ulepszyć. Teraz tak, może code breaking? Nie, weźmy więcej energii, co z tego, że mamy jej bardzo dużo i tak. Oczywiście zbadamy sobie ameby. Battle Cruisery już mógłbym opracowywać, ale nie chcę. Starbase upkeep weźmy. Może teraz ten pierwszy kontakt zbadajmy? Tak. Te wszystkie ameby, tyjanki i tak dalej chcemy teraz poznać. I tutaj powinniśmy mieć ich badanie. Badanie dronów na przykład. Zrobimy to sobie, bo w tym momencie już praktycznie jeden miesiąc mi to zajmuje. Wcześniej się tego nie opłacało robić, właśnie dlatego ja tych pierwszych kontaktów nie badałem, bo dopiero później, jak mogę to zrobić w 1-2 miesiące, warto to wziąć. Dlatego, że bierzemy zawsze bonus tak jakby stały do zasobów. Nie chcemy się ich pozbywać, znaczy chcemy, ale pozbywanie się tych na przykład dronów górniczych jest tak bardzo łatwe, że branie bonusu do tego jest po prostu gigastratą potencjału, który może dać nam na przykład, o, Crystal Infused Plating możemy sobie dostać, zamiast jakiegoś tam minimalnego bonusu do damage'a przeciwko nim, który nie da mi nic, bo i tak je rozwalam bez problemu. A ameby to już w ogóle jeszcze lepszy bonusik dają, bo ameby dają bonus do evasion. Wieczna świątynia nie chce niestety się przed nami otworzyć. Tak, plus 5% evasion i to powoduje, że zapewne nasze korwety... Nie. Mają 81%, a przynajmniej tutaj mają 81%. To jest bonus tak jakby zewnętrzny. Gdzie jest druga flota? Niech przyleci tutaj natychmiast. Mamy teraz 41 tysięcy floty. Powinniśmy być silniejsi? Nie, nie jesteśmy silniejsi od nich. No to command limit zwiększmy i dodajmy jeszcze troszeczkę tych krążowników. Bo nawet jeżeli nie mamy większego powera od nich de facto, to nasze krążowniki będą ich pewnie po prostu szatkowały. Wydajmy teraz nasze wpływy, bo widzę, że zyskaliśmy więcej. Tutaj 135, a tutaj jeszcze 23, a to nice. I tak poza tym to jeszcze te tutaj ze trzy systemy i ten system będę chciał sklejmować po to, żeby odzyskać, żeby takich enklaw nie było w środku mojego państwa. Co teraz bierzemy? Lepszą plazmę? Niech będzie. Tutaj usuwanie wulkanów, bo jeszcze parę wulkanów na planetach mamy. Chyba nie możemy terraformować planet zamieszkanych niestety, no właśnie. To jest trochę smutne, bo z chęcią bym to zrobił. Jeszcze więcej wpływów, tak. Te pierwsze kontakty dają wpływy, które mi się teraz przydadzą, więc nawet się cieszę, że to zostawiłem. Tak to bym pewnie wydał na jakieś stacje. I to nie byłoby super przydatne. Mamy jeszcze jakieś pierwsze kontakty? W ogóle gdzie to jest? Tutaj chyba byłby pierwszy kontakt. Jeżeli nie musiałbym go szukać na mapie. Ale na mapie też nic nie widzę, więc najwyraźniej nic nie ma. Jeszcze więcej badań, fajnie. Tutaj weźmy wzmocnienie krążowników. Plus 500 kadłubu, bardzo, bardzo fajne. Mam za dużo energii, kupmy więc 2500 stopów, a nawet 5000, bo czemu nie? Mogę sprzedać jeszcze 5000 minerałów, albo coś takiego, w razie czego mogę kryształy sprzedawać, bo ich mam mnóstwo. Chociaż one są dziwnie tanie, najwyraźniej wszyscy je sprzedają. Jeszcze bardziej zwiększmy command limit. I teraz jak kupiłem, to możemy dodać drugi strike cruiser i dopakować krążowniki do 8. Drugi strike cruiser i krążowniki do 8. Floty w tym momencie chcą się chyba ulepszyć. Tak, bo nową plazmę zyskałem. To jest fajna rzecz. To też będę chciał do floty wrzucić. Mamy wojnę pomiędzy państwami, które są tutaj, więc nie interesuje mnie to absolutnie. Tradycje możemy wziąć, więcej influenza.
pół miesięcznie, ale jednak. Najpierw zdobyłem plus jeden maksymalnych wpływów z frakcji, dzięki czemu zamiast dwóch zyskujemy prawie trzy. I teraz jeszcze pół z technologii, tak po prostu, więc mamy półtorej więcej influenza miesięcznie, więc bierzemy ten system, teraz ten system i później weźmiemy sobie przynajmniej te dwa systemy. Albo nie, przynajmniej ten system. Te dwa mi nie są potrzebne, one są na peryferiach, ale chyba i takie wezmę, bo nie chciałbym Border Gora robić. Tutaj mogę jedną rzecz zbudować. To jest stacja nad Leningradem? Nie. Nad planetą tutaj, nad Blinem. Więc mogę tu zbudować co chcę, tak. Na przykład syntetyczne zasoby, których nie potrzebuję jakoś super dużo, ale jeżeli będę ich produkował naprawdę dużo, to nie dość, że edykty mam w kieszeni i mogę wziąć je kiedy będę chciał. O, rywalizacja, fajnie. Tu jeszcze więcej wpływów będzie. I to jeszcze będę mógł to sprzedawać. Gwiezdny wyścig jest spoko, bo jak pamiętamy, rzeczy takie jak olimpiady i tak dalej są bardzo fajne dla różnych państw, żeby poprawić swój image międzynarodowy, więc może będą nas uwielbiali dzięki temu. Borowiaki otworzyły swoje granice ze mną. A my mamy chyba z nimi otwarte, bo ja mam... Tak, ja mam defaultowo otwarte z całą galaktyką granice. Będę je zamykał tylko, jeżeli jakieś państwo naprawdę będzie przelatywało. Czyli obecnie tylko dla nich bym zamknął granicę, gdyby nie to, że mamy trusa. O, lewiatana gdzieś spotkaliśmy. A, tutaj mamy zautomatyzowanego dreadnota. Być może fajnie by było go pokonać i zdobyć tam jakieś bonusy z niego. Czyli tak, teraz robimy roszczenie tutaj. Jeszcze większe habitability, nice, czemu nie? Miejsce archeologiczne. Gazowa orbita planetarna. Bardzo mi się nie chce tego czytać, ja przede wszystkim bardziej lubię gameplay Stellarisowy. Lore jest lorem, ale ja lubię taką fabułę, która po prostu powstaje, czyli na przykład jakieś tam prowokacje państw, które zabierają mi systemy, wojny pomiędzy nimi. To mnie zawsze znacznie bardziej interesowało. A taki lore, który ktoś napisał na kartce i czytaj sobie, to jedynie chyba tylko gigastruktury mnie zainteresowały tak bardziej. No i oczywiście kiedyś to czytałem, jak dla mnie to była nowa gra. Jak jeszcze nie grałem w nią po prostu ponad 1500 godzin. Dewastujący atak terrorystyczny na planecie tej cywilizacji. Być może trzeba ich... Tak, chyba trzeba ich podbić, żeby oni przypadkiem sobie sami krzywdy nie zrobili, więc... Myślę, że jest dobry czas na interwencję. Właśnie, tutaj znowu się karawaniarze pojawili. Ci karawaniarze są po prostu ultra głupi, oni wlatują ciągle do tego systemu, dają się rozwalić, po czym spawnią się tutaj i tak w kółko. To dlatego ci karawaniarze są praktycznie ciągle w moim państwie. Co oznacza mniej więcej tyle, że chyba reszta galaktyki nie może z nimi handlować, ale to nie mój problem akurat. Wcale jakoś z tego powodu smutny nie jestem. Weźmy sobie teraz ten system. Co my tutaj mamy? Miejsce archeologiczne. Tych miejsc archeologicznych jest ultra dużo. A nie, przecież to nam daje lepsze stolice, to ja powinienem był to wziąć. Bo lepsze stolice to więcej budynków. Tutaj wzmocniony kapasitor, ja w ogóle zwykłych jeszcze nie zamontowałem, brawo. Co to jest? Broodmother? Ej, co? Jaki brud... A, ja wiem! Bo tutaj ten hive był na tej planecie którejś, martwy. I udało nam się wydobyć z niego królową, o, taką. Nie jest ona zbyt silna, ale to jest fajne, to jest taki gimmick, tak jak można mieć w podstawowej grze tego Bubblesa. To jest ameba, ale wszyscy ją Bubbles nazywają. We wszystkich memach, we wszystkich żartach na internecie zawsze jest Bubbles, więc się już przyzwyczaiłem. Zresztą ja też zawsze tak go nazywałem, tylko chyba raz nazwałem go Boomer. A możemy sobie wziąć trzy populacje karawaniarzy. Trzy populacje to trzy populacje, więc to jest bardzo fajne. Teraz Blin ma nagle sporo więcej populacji. W ogóle, czy ja już mam ten budynek? Nie mam. Chyba dalej. No nie mam. Więc zróbcie tu byle co. Na przykład, nie wiem. Albo nie, po prostu usuńmy te jakieś blokersy. I wtedy zbudujemy sobie dystrykt rolniczy. Więcej civików mogę wziąć? Teraz tak, może... W sumie co? To czy to byłoby lepsze? Chyba to. Ekonomia jest ważniejsza. A i teraz nagle Habitable World Service się pojawił. No nie no, w tym momencie gry jest już dla mnie nie do zrobienia, więc muszę to niestety olać. Civica weźmiemy jak będę miał dużo wpływów, albo jak będę takiego potrzebował, bo raczej nie w tym momencie. Zobaczmy. Więcej domów. Czemu nie? Aha.
jeden z naszych ambasadorów przedawkowuje narkotyki, więc możemy ją albo wywalić i mieć osłabioną siłę dyplomatyczną, albo wysłać ją na leczenie na chyba 2,5 roku. Wiecie co, wyślijmy ją na leczenie, czemu nie? Nie umrę od tego, że jednego envoya nie będę mógł używać przez jakiś czas. Co my tutaj mamy? Lepsze technologie? Tak, gdzie są syntetycy? O dobra, są syntetycy, nice. Czekałem na to. Dysruptory, które są bronią, tak by the way, chyba dosyć, a nawet całkowicie bezużyteczną. Tutaj będzie bardzo dobra technologiczna planeta. Najpierw zacznijmy na niej wydobywać, powiedzmy, minerały. Albo nie wiem co. Z podstawowych zasobów chyba najlepiej będzie tutaj wydobywać energię. Tak. Podbiliśmy sobie tą cywilizację. Miejmy nadzieję, że oni, no właśnie, żeby się po prostu nie rozwalili, bo coś mi się wydaje, że jak oni się teraz terrorystycznie atakowali, to by się prędzej czy później rozwalili. Mamy nową frakcję, czy tam partię polityczną. Weźmy, wylądujmy tą armią na tej planecie i stwórzmy zwyczajnie nową armię. Wyrekrutujmy armię robotów. A widzę, że drugi system tu zajęli. Wy możecie wrócić? Możecie, ale muszę wam wyłączyć. Mamy znowu badania fizyczne. Weźmy byle co. Floty są gotowe do akcji. Praktycznie, chociaż nie, nie są gotowe. Trzeba je ulepszyć. W tym momencie mają po 25 koło tysięcy. A ciekawe, ile będą miały po całkowitym ulepszeniu. Bo odblokowałem parę technologii od tamtego czasu. Armię sobie krawcimy. Mógłbym za chwilę już wypowiadać wojnę, no ale właśnie czekamy na tą armię. A ta armia tutaj będzie stacjonowała, bo ta planeta, jak widzicie, jest mega niestabilna. Więc się po prostu przyda. Właściwie to ja mogę zrobić tu co chcę. Ta, mogę robić tu co chcę. Więc zainwestujmy tutaj może w dobra konsumpcyjne? Nie, to bez sensu. Zainwestujmy tutaj w technologię. Mamy jakiś pokój w galaktyce. Teraz czekamy na liderów syntetycznych. To weźmiemy byle jakie technologie do tamtego czasu. Ambasada z borowiakami, czemu nie? Ambasada z tymi gościami jakimiś randomowymi, czemu nie? I z wami też. Okej. Bierzemy je. Kurde, jaki spam znowu. O co? Jak ja nienawidzę tych sztucznych inteligencji. Dobra, spamcie sobie, mam to w dupie. Nie będę już nawet tego odklikał. Po prostu Resident Sleeper. Na Blinie znowu brakuje pracy? Nie, to po prostu bug. O, są syntetyczni liderzy. Czyli za 15 miesięcy będziemy mogli to odblokować. Wiecie co, ja ich zaatakuję już w następnym odcinku. W tym czasie może zrobimy więcej wpływów sobie, może jeszcze jakąś planetę. Tak, jeszcze jedną planetę możemy im zabrać. I jeszcze jedną planetę im sklejmujemy. A nie, ta planeta jest już tutaj jakoś tak daleko. To może tą planetę im sklejmujemy? No naprawdę, pakty naukowe, które mi też trochę dają w sumie nawet, wow, nie są bezużyteczne. Ale teraz te pakty mogą mnie sporo z wpływów wyżreć. No naprawdę, nie jestem w stanie klikać tych tutaj paktów innych. Przez ten spam. Tak, w następnym odcinku ich zaatakuję, bo teraz i tak już sporo robię, a idealnie ten odcinek mogę nazwać, że staniemy się Homo Sovieticus, Sovieticus Syntheticus. Co to jest? Mikroskopijna czarna dziura się gdzieś pojawiła. Stworzyli tą mikroskopijną czarną dziurę w naszym przyspieszaczu cząstek tutaj, co jest niezbyt fajne chyba. Ale z tego co widzę, nic się nie stało negatywnego, więc... Aha! Czarna dziura wpadła prosto w tą tutaj gwiazdę i zaczyna ją pożerać od środka. Co jest, no, ciekawe lekko. Strasznie dziwne wręcz. No ale najwyraźniej tak jest, więc miejmy nadzieję, że nasz system nie umrze, że jeszcze tam ten przyspieszacz cząstek to tam... To jak zostanie zniszczony, to nie będę płakał, ale jakby mi tam planetę zniszczył przy okazji, w ogóle co to jest? A to jest ten Broodmother, który tutaj leci do stolicy, żeby go tam trzymać już permanentnie, bo nie zamierzam go raczej używać. I będziemy, tak, będziemy mogli w tym odcinku już zmienić się w syntetycznych. Udało się zorganizować galaktyczny wyścig, teraz zobaczmy co tu jest. Deeskalacja, raczej jej nie chcę, bo inaczej moje klejmy by zwykle zaczęły znikać. Jakbym był pokojowo nastawiony, to bym pewnie chciał, bo normalnie chyba one znikają po 20 latach, a teraz znikałyby po 10. 20 lat to spoko. Recykling. Recykling nie jest niczym złym. Rada galaktyczna chcemy, bo to zbustuje moją siłę. Regulacja produkcji chcemy. To chcemy.
Konserwacja tyjanków mnie nie obchodzi. Reddit Shield chcemy. No i oczywiście Workers' Right chcemy. Jak najbardziej. Zresztą technologię również chcemy. Więc w galaktyce zostało dużo jeszcze do przepchnięcia tego, co bym chciał. Jeszcze nie wszystko stracone. Gałgany! Przestańcie spamić. Czego oni chcą? A chcą zaprosić nas na ten właśnie wyścig. No weźmy to. On jest jakimś takim inwenciorem dosyć randomowym. Można zainwestować w różne części swojego tak jakby bolida wyścigowego i w zależności od tego, jak się mapa wylosuje, jeśli dobrze wybrałeś, oczywiście to polega praktycznie 100% na szczęściu, to możesz coś tam zyskać. W sumie nie wiem, co możesz zyskać, bo grałem to chyba ze 3 razy tylko w ten wyścig gwiezdny tutaj w Stellaris, no i ani razu nie wygrałem. No w sumie dlatego, że jest tyle tych państewek, dajmy wszystkiemu równą uwagę, nie skupiajmy się na niczym. I w tym momencie zainwestujmy w syntetyków. Ewolucja syntetyczna, nice. Teraz trzeba zrobić projekt, którym też od razu się zajmiemy. A może najpierw zróbmy to limbo, bo znaleźliśmy te ciała jakichś tam kosmitów, wzięliśmy ich DNA i możemy im stworzyć robotyczne ciała. Ewentualnie można ich chyba sklonować, jak się ma technologię klonowania, więc można to zrobić na dwa sposoby. Kurde, 40 miesięcy nam to zajmie. Tak, oni zaczęli nazywać siebie w tych nowych ciałach obudzeni, co jest trochę no niezbyt oryginalne, ale co ja tam będę ich krytykował. Jeszcze więcej budynków. Nice. Czyli rzeczywiście, nawet że blokują mnie te budynki, to da się grać, bo technologie, perki i wszystko inne też nam dodaje budynki. Więc w końcu będę miał wszystkie odblokowane. Ukończyliśmy miejsce tutaj archeologiczne. Okej, 500 stopów. No to nie jest jakoś super. Tak, to nie jest rewelacja. Kupmy 5000 dóbr konsumpcyjnych. Widzę, że one też są dosyć tanie, więc to nie ma problemu. Ale jednak przydałoby się ich więcej zacząć produkować, więc zacznijmy produkcję tego również na blinie. Weźmy tutaj planetę fabryczną i zacznijmy produkować je. Co to jest? A! Flota tutaj naszych wrogów sprowokowała naszą populację, czy tam chciała zastraszyć. Ale nasza populacja się nie przestraszyła i wręcz chęć walki się zwiększyła, więc... No to jest jasny znak, że na początku następnego odcinka wypowiadamy im wojnę. Ja wiem, że mówiłem, że w tym miałem to zrobić, ale nie dość, że mieliśmy długiego trusa, to jeszcze musiałem się przygotować na to. Tak, teraz mamy po 30 i 27 tysięcy siły w tej flocie. Więc jest naprawdę nieźle. Czy mogę tutaj zrobić świat gułagowy jakiś, czy co? W tym momencie chyba jeszcze nie. Ta, najwyraźniej nie mam technologii takiej. Pewnie dlatego, że ja to zawsze olewam. No cóż. I co, teraz nadążacie za moją flotą? Chyba już nie. Dorzucamy im znowu szpiega. Teraz głosujemy nad recyklingiem, to akurat nie jest złe. Widzę, że już mam trochę debuffów do mojej siły dyplomatycznej, ale... Nie są dalej w stanie mnie zatrzymać, jestem najsilniejszy, chociaż i tak nie mam jakiegoś super procentowego dużego wpływu, więc to i tak nie pozwala mi być aż tak nad nimi potężnym. Mamy znowu wybory. Ktoś wyszedł z federacji. Kto? On z duch. A, czyli ta federacja tutaj się w miarę rozpadła. Znaczy to była pewnie federacja startująca, tak, to było Common Ground. Czyli były 3 państewka w tej federacji, zostały teraz 2. W tym jedno z nich jest jedno prowincjowe, jedno systemowe. Mamy następny perk od razu i teraz ja bym chciał światy gajańskie na pewno wziąć. I w sumie Voidborn też nie jest złe. Obrońca galaktyki przyda się później. To mogłoby być ok, nie jakieś super, ale ok. Nie, no nic więcej nie jest jakoś super przydatne. Więc tymczasowo to zostawię. I wybierzemy to, kiedy już będę miał coś dobrego do wyboru. Mamy nowego lidera. I jest to ten sam lider z naszej partii największej. W ogóle zobaczmy, jakie partie mamy. Oczywiście jest Czerwony Legion, są socjaldemokraci. I zmieńmy tym razem te nazwy, żeby one nie były aż takie długie. Więc pozmieniałem ich nazwy. Mamy teraz jako xenofili liberałów, którzy widzę, że są chyba na mnie źli z jakiegoś powodu. Land grab objections. Aha, bo
zaatakowaliśmy prymitywnych. No tak, dlatego są trochę źli, ale dalej mają ponad 50%. Mamy też Instytut Technologii. Miał być Sowiecki Instytut Technologii, ale nie chcę dawać skrótem STI, bo to byłoby trochę cheesy. A wszyscy i tak wiedzą, że skoro państwo sowieckie, to technologiczny instytut też sowiecki. Mamy stalinistów, czyli autorytarnych. Mamy izolacjonistów, izolacjonistów i tradycjonalistów spirytualistycznych, których będziemy również nie cierpieli. Ale oni mają bardzo, bardzo małe poparcie. Więc te trzy tutaj dolne frakcje można totalnie olać. Dobra, weźmy już te tutaj floty na granicę. Tak samo trzy armie możemy połączyć. I wrzucić je tu na granicę. Zresztą tą armię stąd też możemy już zabrać, bo... Jak widzicie, planeta jest już wystarczająco stabilna, żeby nie chciała się buntować. Era syntetyczna, nice. Weźmy sobie jakiś ciekawy... wygląd będę chciał chyba zmienić później, więc nazwijmy ich... Sowieticus Syntheticus, bo tak, pomogę. Bo wydało mi się to wystarczająco zabawne. I teraz będziemy chcieli ich przeedytować. Widzę, że mamy trochę też innej populacji. Czy mogę? A, bierzemy asymilację. Asymilujemy ich do naszej głównej populacji. Nawet jeżeli będą się buntowali. To są chyba ci prymitywni, których podbiliśmy. Roboty? Czy roboty mogę asymilować? Nie mogę. Robotów chciałbym się pozbyć, bo już w tym momencie nie będziemy tworzyć żadnych robotów. No ale zobaczymy. Was też zrobimy asymilację. Gdzie to się robiło? Tutaj. I weźmy teraz defaultowe rights na asymilację. Po prostu. Wszystkie nowe gatunki będziemy asymilowali. A natomiast was troszeczkę przeedytujemy. Nie mogę create template? Aha, spirytualiści mnie nienawidzą teraz. Wow, kto by się spodziewał. I tak ich wszystkich wykończę. A tutaj mają floty, zobaczcie. A to są raidersi i tyjanki. Dobra, już się bałem, że to są oni. Że się przygotowali na tą wojnę, ale nie, chyba są na to za głupi. Tutaj mam roszczenia, przynajmniej na jednym systemie, na tym nie mam. A chciałbym jeszcze tutaj zrobić roszczenie, bo jak widzicie, tu zrobiłem. Kolejny wielki Runtian umarł. Zbudujmy mu ten instytut. Bo to je zwiększy tam ilość xenofilii, a xenofile są spoko. Co tam, że teraz będziemy mieli tylko jeden gatunek? Czekaj. Nie, liberałowie dalej nas szanują. Więc nie ma super wielkiego problemu. Tutaj jakiś zrujnowany tron. Czyli no tak, to tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczymy się oczywiście w następnym odcineczku, w którym zaatakujemy sobie prowokatorów. Zajmiemy mnóstwo ich planet, zrobimy z nich również syntetyków, zasymilujemy ich wszystkich i będą wszyscy Sowieticus Syntheticus. Tak jak wszyscy nasi liderzy są chyba teraz Syntheticus Sowieticus i dostają takie fajne bonusy. Gubernatorzy tworzą więcej energii, minerałów. Naukowcy badają szybciej i anomalie badają jeszcze szybciej. Generałowie dostają obrażenia armii zwiększone. Admirałowie shipfire rate i zasięg plus 10%. No to jest po prostu genialne na całej linii. Nie mówiąc już, że same roboty dostają bonus do produkcji, więc... Wydaje mi się, że no właśnie, na przykład mieliśmy minus 120 czy 130 tego, a teraz mamy tylko minus 80. Czyli spory boost na przykład do wytwarzania dóbr konsumenckich był, jakieś 15%. No ale co tam? Cześć!